Witam wszystkich. Chciałem dzisiaj pokazać moją najmniejszą pracę, jaką zrobiłem, czyli tak zwany mini-stick. Tu mam taki pojemnik survivalowy i w tym pojemniku mieści się proca z zapasem amunicji. Odkręcamy go. Mamy amunicję i mamy procę. Ja zakręcę amunicję, bo tyle nam nie będzie potrzebne. Procka. Proca jest taka. Zrobiłem ją z klamry, z którą się spina palety. Ta klamra wygląda tak, że tędy się przewleka strat, ten z drugiej strony plastikowy. Dołożyłem do niej cienkie gumy i malutką skórkę, dlatego że amunicja, którą będę strzelał, to są te małe 4 mm kulki. BB się nazywają one. No i jak teraz strzela taka proska? No, zakładamy amunicję. Dla mnie zawsze przy moich paluchach założenie takiej małej amunicji. Mamy chwyt. Chwyt na kciuka. Bardzo komfortowy, szczerze mówiąc. Tu odwrotnie możemy sobie chwycić i strzelamy. Są pierwsze strzały z tej pracy moje. Musimy ją trochę wyczuć sobie. Jest. Możemy sobie strzelić jeszcze parę razy. Skręcamy nasz pojemnik. Naprawdę bardzo przyjemnie się trzyma. Wyjątkowo komfortowo. Całkiem sympatyczna praca. Naprawdę udany mój budynek. Przy okazji zrobiłem sobie właśnie mój łapacz kul. Więc teraz zużycie amunicji powinno być troszkę mniejsze w moim przypadku. Celność jak na tych 7-8 metrów, powiedziałbym, że zadowalająca. A jak z donośnością? O, myślę, że na te 15-20 można by strzelić. To ja z kółki niestety nie udało mi się to. Może na szczęście. Dziękuję.